co bym zrobił, gdyby zadzwonił do mnie Kuba Wojewódzki i zaproponował udział w programie. Nie, ja się nie nadaję do takich rzeczy, do telewizji, do stania tam. Nie, to nie dla mnie. Ja mam tą swoją małą kamerę i sobie tam czasami coś gadam, coś tam porobię sobie z grami, ale. Nie. Znaczy, ja bardzo lubię Kubę Wojewódzkiego i ogólnie oceniam go pozytywnie, tylko bym się wstydził po prostu. Nie poszedłbym raczej. Nie, mnie nie interesuje, jaki level wyżej. Przestańcie. Czy nie, Mitch, to nie o to chodzi, że jestem skromny. No nie, to nie o to chodzi. To nie tak. Bo to byłaby fałszywa skromność gdzieś tam do pewnej. Ja też nie lubię za bardzo tego powiedzenia. Ale wydaje mi się, że ja się nie nadaję i że w ogóle to nie jest miejsce przeznaczone dla mnie, nie? Że ja sobie siedzę w tym internecie swoim i osiągam to, na co mam ochotę i właściwie nie mam potrzeb większych. Żyła dał się namówić. No i patrzcie, jak żyła dzisiaj wygląda. Znaczy, krótko mówiąc, żyłę wszyscy kochali, dopóki był taki śmieszny, zabawny i taki. Ja wiem. Mentalnie niezorganizowany. W sposób bardzo sympatyczny. Nawalił gdzieś na jakimś turnieju, bo to się zdarza, jak każdemu sportowcowi. I już wszyscy się mu dobrali do twarzy, bo to jest tak. Że im człowiek wejdzie na wyższe schody, albo na gdzieś tam, no wiecie, im wyżej człowiek wejdzie, tym później boleśniej upada i. Ja, jak będę grał w Wildstara, to będę grał w tych. Jak się nazywają? W tych, którzy byli wygonieni, jak uchodźcach. Nie, ma sprawy, Waza. Ja z przyjemnością odpowiadam na pytania, tylko czasami po prostu zawsze też lubię, jak ludzie wybaczają mi to, kiedy nie odpowiadam na pytania, bo się tam skupię na grze albo coś. Więc ja mogę odpowiadać na pytania i z przyjemnością to robię, tylko czasami jakoś się nie daje, no.
Żyła to mega fajny facet, tylko taki niefrasobliwy trochę i wydaje mi się, że na tym niefrasobliwym wizerunku trochę ten... Tak, że media to wykorzystywały, tą taką jego radosną nieporadność językową na przykład. Ale spoko, no. Fajny facet jest i w ogóle super gość, no. On jest sympatyczny, luźny, nie przejmuje się niczym, mówi co myśli. I to jest git, nie? Właśnie Kuba Wojewódzki to był jedynym takim kolesiem, który doceniał te cechy takie żyły, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. To znaczy taki luz, swobodę pewną, radość po prostu z życia, no. U mnie przed chwilą padało, ale już nie pada. Cholera, co tu się za tragedia odbywa? Czy ja jakieś zdanie na temat masonów i iluminatów? No żadnego nie widziałem w życiu na oczy. Więc jakie mogę mieć zdanie, no? Jak jakiegoś poznam, no to się wypowiem, a tak to co mam? W książkach przeczytać, filmy obejrzeć. Każdy pitoli, co mu ślina na język przyniesie, nikt się nie zastanawia nad jakimiś dowodami i sensem. Tylko takie masa teorii spiskowych i pierdół, na które ja nigdy nie zwracam uwagi. Więc takie jest moje generalnie pojęcie na ten temat. Jak ktoś będzie miał... Jak ktoś jest iluminatem i będzie chciał się ze mną podzielić swoimi przemyśleniami, to wtedy może coś na ten temat powiem, a tak to... The Elder Scrolls Online jest pierwszą grą sieciową w realiach Elder Scrolls. Nie przypominam sobie, może jakieś koopy były albo coś? Czy możesz zrobić na informatykę prezentację o Jarok ekipie? No pewnie, w jaki sposób ja ci mogę zabronić, nawet gdybym chciał. Nie mogę. Nice work. The Akshar is nearby. Let's go. Więc zrób, oczywiście, że zrób.
Czy jest PvP w The Elder Scrolls Online? Jest, tylko jest potwornie ogromne. Ja, mnie to przytłacza, mnie to PvP. Nie mówię, że jest złe czy coś, nic z tych rzeczy. Jest przytłaczające po prostu. Tam setki osób naraz się biją. Ja jednak lubię takie kameralne bitwy, 5 na 5, gdzie człowiek może sobie spokojnie sprawdzić swojego skilla, skilla innych graczy. Ja mam nadzieję, że to wprowadzą w The Elder Scrolls. Takie mniejsze bitwy. Govig would have sacrificed me as well if not for your help. O, dziewczyna zdążyła się przebrać, jeszcze ubrała kolczyki i uczesała włosy. No ślicznie wyglądasz. W ogóle nordki w tej grze są prześliczne. Govig was insane, tearing up. A w ogóle szczerze mówiąc, to takie wielkie dziewczyny są, zobaczcie. Ale dobra. Impressive deeds, hero. One of my companions could not have done better. Celebrate your victory. I see a hero standing before me. You have risen high in my estimation today. Even a shard of the mighty Wuthrad is a potent artifact. My ancient axe still has power left. Use it, hero. I, Sinmer and Thalak lurk at Trollheta. I can feel them, like rotted teeth that must be pulled. Use the shard's power to end them. Are you still here? Are there no more worm cultists to kill? Pursue these villains, and perhaps we will meet again. That was a struggle for the ages. Long did we battle, a titanic fray. Weariness finally made him stumble, and I sank Wuthrad into his ugly face. Is your problem now, hero? I hope you're up to the task, because it was my weapon, forged from my bitter tears after our defeat by the wretched elves. I slew legions of mighty foes with it. Wuthrad's legend and power grew with my own. Yes, as you have seen here, even that worm Golvig, forever may her soul roast, could use a small piece of Wuthrad to suck the souls from innocence. No dobrze. Jakie LEGO polecam? Myślę, że ten, Marvel Heroes, LEGO Marvel Heroes, tak to się chyba nazywało. Hail. Once again you pulled my ass out of the fire. I owe you a round, maybe two next time you're in Riften. The shard enabled Golbeak to devour souls and ascend into lich form. I'll keep the shard safe from now on. The lich is dead and my troopers are freed. Time to move on. I'm going to take the shard. Necromancers who lust for immortality can transform themselves into liches. Vile spells and sacrifices are involved. They gain tremendous power but lose their souls. More than this, I don't care to know. No proszę. Tośmy dali czadu, co cieszy. Co jest lepsze, WoW czy Teso? A wiesz, no Teso to jest świeżutka gra, WoW jest od 10 lat na rynku. Teso nie ma prawa być lepsze od WoWa, po prostu. Jest świetna gra, ale nie ma moim zdaniem prawa być lepsza.
Prawdziwa rzeźnia to się odbywa, co? Jakiś list. No jest, dobra. To załatwione. Kiedy będzie lotro? A nie wiem, szczerze mówiąc. No, mam to w planach, ale... Nie wiem. Chyba można kupić, trzeba by kupić edycję imperialną gry, żeby można było grać każdą rasą w każdym pakcie, chociaż nie jestem do końca pewny. Nie jestem, bo nigdy tego nie sprawdzałem. A to są sławki od Asusa, właśnie je testuję. Dostałem te słuchawki, dostałem. A, od tego jest Explorer Pack, ludzie mówią. No to pewnie wiedzą lepiej niż ja, bo ja szczerze mówiąc naprawdę nie sprawdzałem tego. Już mnie ktoś po raz kolejny pyta, co jest lepsze, WoW czy Tesla. Przypuszczam, że to ta sama osoba, która w ogóle nie interesuje się odpowiedzią, tylko zadaje pytania non-stop. Już odpowiadałem na to pytanie, chyba z 50 minut temu. Abonament to nie jest po to, żeby... Abonament jest, to jest opłata za usługę, a usługa polega na utrzymaniu serwerów, wprowadzaniu nowego kontentu. Wersja na PlayStation 4? Nie widziałem. Czy nagrałem dodatek do Infamous? A jest dodatek do Infamous? Nie wiedziałem nawet. Nie, no nie ma, wiedziałbym. India Basement to jest konkurs, w którym oceniane są gry niezależne. A jak trafiłem? Zabawna historia.
Zabawna historia, jeżeli wam się chce posłuchać, to opowiem. Doszły mnie słuchy, że ktoś na evencie, na takim oficjalnym evencie powiedział, że ja biorę 1000 zł za to, żeby pokazać czyjąś grę na YouTubie. Co było oczywiście kompletną bzdurą i się zastanawiałem, skąd te plotki się wzięły. Teraz już wiem, skąd się wzięły te plotki. What is it? Yes, she was the light of my life. Wyobraźcie sobie, że redaktorzy znanego serwisu zajmującego się grami rozpowiadali plotki, że ja biorę pieniądze za to, że pokazuję gry. Nie wiem czemu i nie wiem skąd jedno przyszło do łba, ale w końcu dotarło to do osoby, która prowadziła jakiś tam event i ta osoba im uwierzyła i powiedziała to oficjalnie, publicznie. No, jak już takie coś zostało powiedziane publicznie, bo jak ktoś cię obgaduje gdzieś za plecami, no to niewiele można zrobić. Ale jak ktoś powiedział publicznie, to ja się dosyć mocno i oficjalnie zgłosiłem do tej osoby, że to jest pomówienie i skąd w ogóle ten pomysł, nie? No i tak się, żeśmy dogadali, no tak... Powiedzmy, że... Raz wam powiem. Powiedzmy, że sobie wyjaśniliśmy parę rzeczy. Ja się mniej więcej dowiedziałem, skąd te plotki pochodzą. A ta osoba mnie przeprosiła. No i się okazało, że ta osoba jest zaangażowana w gry niezależne. Jeszcze tam opowiedziałem trochę o swoich projektach wspierania gier niezależnych, za darmo zupełnie. No i w związku z tym zostałem zaproszony do jury. Ja nigdy nie biorę kasy za pokazywanie gier na YouTubie. To jest patologia i tego się powinno unikać. Czasami biorę kasę za reklamowanie sklepu, który sprzedaje grę. Bo uważam, że to jest jak najbardziej zasadne. Jeżeli ktoś chce kupić linka pod opisem do mojego filmu, to ma pełne prawo do tego. Natomiast jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby wydawca powiedział mi: ej, słuchaj, pokaż naszą grę, powiedz o niej, że jest fajna, a my ci zapłacimy. I bardzo dobrze, że się nie zdarzyło, bo ja bym na to nigdy nie poszedł. Ale takie plotki się dosyć fajnie roznoszą, jak się okazało. Is it true? Lodo came back from the dead. And you killed him again? Fantastic. What do you want? If it's a favor, poor Svein. I wondered what became of him after Sinmer attack. Given all that's happened in Riften, I'll have to mourn. We were as close as brother and sister could be. Was always there for me. The best big brother ever. And now he's gone. Excuse me. I need to go kill something. Mam powiedzieć twoim... Aha, cześć Oskar. Cześć Oskar. Siemasz. It's here. No more dereliction of duty. No, masz rację, Waza, jest dokładnie tak jak mówisz. No. Jakby trochę te plotki są miarą sukcesu, ale problem polega na tym, że ta akurat plotka z tym, że ja biorę tysiaka za pokazywanie gameplaya, to jest dosyć nieprzyjemna, bo po pierwsze są lepsze sposoby na zarabianie pieniędzy, po drugie jest sporo twórców gier niezależnych, którzy się do mnie nie zwracali, ponieważ uważali, że ich na to nie stać. A ja bardzo dużo gier pokazałem niezależnych, zupełnie bez... Nawet nikt mnie nie musiał o to prosić. Nie? Zawsze staram się pomóc, jak ktoś tworzy gry. No ale czasami się zdarzy się jakieś takie... Zdarzają się takie różne dziwne pomysły. To jest przykre, ale no jest jak jest. Znaczy, jakoś, no nie, no to traktuję jako normalną rzecz, nie? Normalną rzecz. Natomiast strasznie nie lubię, jak ktoś publicznie takie plotki rozpowiada, bo, ale to też się musiało zdarzyć prędzej czy później. Jakie są mocne strony tej gry? Jest bardzo bogaty i rozbudowany świat. Fajne questy, niezłe dialogi, dobra muzyka,
Fajna grafika, nie wiem czemu ludzie narzekają na tą grafikę. I rewelacyjny system rozwoju postaci. To są takie rzeczy, które mogę tak o... Które tak mi przychodzą do głowy od ręki. Jaką mam na sobie koszulkę? Ja od tygodnia chodzę w koszulce StarCrafta. Tak, jeszcze mnie chluj. Nawet Roya mnie opierdziela, że się powinienem ogolić, bo wyglądam jak jakiś kloszard alkoholik. Nie mogę się za bardzo wypowiadać w sprawie konsola kontra, znaczy PlayStation 4 kontra Xbox One, bo co prawda mam Xbox One, ale on jest, pożyczyłem go komuś, nie używałem jeszcze Xbox One, więc nie wiem. Ja się cieszę z PlayStation 4, no ale cieszę się z PlayStation 4 dlatego, że mam też peceta, no, jakbym miał siedzieć tylko przy PlayStation 4, to delikatnie mówiąc bym się nudził. Nie ma tak wiele rzeczy tam. A myślę, że już z tym kradnięciem widzów już nie ma takich ciśnień jakoś wielkich. Po pierwsze dzięki Jarok.pl, bo na Jarok.pl wyraźnie widać, że ludzie, którzy tutaj streamują, mieli kiedyś mniej widzów niż ja, a teraz często mają więcej, więc trudno mi oskarżyć o to, że komuś widzów kradnę, wręcz przeciwnie. Z przyjemnością prezentuję innych twórców moim widzom. Natomiast na YouTubie ja już nie sądzę, żeby też ktoś myślał, że ja kradnę widzów w ogóle, jeżeli takie pojęcie istnieje. Dobra, słuchajcie, ja będę kończył. Ej, kochanie! Moja żona wróciła, zresztą też się zasiedziałem trochę bardziej niż planowałem. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie i do rychłego zobaczenia, mam nadzieję. Trzymajcie się.